God's name. Siemaneczko widzowie, z tej strony Nagielowski, witam was w kolejnym odcinku z Resident Evil 2 i jesteśmy dalej w laboratorium Umbrelli. I w tym odcinku obiecałem wam, że pójdziemy na zachodni obszar. Udało nam się zdobyć przepaskę poziomu trzeciego i możemy teraz iść na zachodni obszar. Tutaj wszystko zrobiliśmy w szklarni, no po tą roślinkę jak wspominałem nie będę się wracał. Tu też wyczyściłem wszystko. Tu nie będę się wracał po tą jedną roślinkę, mówię wam, bo nie wiem co tam się teraz czai i nie chcę ryzykować, a ta roślinka nic mi nie wniesie. A mój ekwipunek, jak widzicie, mam tylko 4 miejsca. No. I 4 granaty, które muszę wykorzystać jakoś. No, ale dobra, zanim zaczniemy odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba z dzwoneczkiem oraz jakiś komentarz. Jak to już zrobiliście, to będę zaszczycony wręcz i zadowolony, że wspieracie mój kanał, a ja nie będę przedłużać i idziemy, bo mamy kawałek drogi przed sobą. No. Ja, ale jak ja wchodzę do tego pomieszczenia, mówię, kurde, mieliśmy takie widoki komisariatu, a teraz mamy taką technologię, taką teraz mamy. A ten most widzę, że już otworzyłem sobie, no. I teraz zmierzamy na tą stronę. No. No nie ma co zwlekać, chodźmy tu od razu. O kurde. O, kolejne nagranie. A nie, cyfrowa kaseta wideo laboratorium. I... Boż kurde, kolejny granat. Dobra, wiecie co, widzowie, zacznę używać tych granatów, naprawdę. O. Idealnie się składa. Akurat chciałem sobie coś zdeponować. A właśnie, jest tu telewizor? Jest. A nie, nie włączę go, bo nie ma prądu. Dobra, to najpierw włączmy, to jest... jaki to jest? OSS. Okej. Obejrzyj. Czyli to było OSS. I ustawmy sobie teraz to. O! Jest! Mam ustawioną częstotliwość i użyj. Okej, okay. Zasilanie włączone. No i super. A coś tutaj jeszcze jest? Takiego na biurkach? Nie. No dobra, no to wsadźmy tą kasetę i zobaczmy, co tu się takiego działo. No, wsadzę. Ja te kasety usuwam potem, bo nie chcę ich składować bez sensu. Dobra, włączajmy nagranie. O, to ten doktorek. I wirus G. This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. Czy to jest doktor Birkin? A. What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. A ten się chyba nazywa Martinez, bo jest podpisany kamera. Kurde. To tylko próbki. Okej. No, ale jak dobrze wiemy, później chyba coś nie poszło zgodnie z planem, bo tu widzimy jednego zamordowanego żołnierza. I tam w kanałach było ich jeszcze więcej, czyli te widzieliśmy jak te próbki, on tak jakby pożerał. Ale już był zmutowany, czyli on jakąś jedną próbkę wirusa G musiał zatrzymać na czarną godzinę. No i chyba ją użył na sobie wtedy. O, użyliśmy... Ej, dobra, widzowie. Mamy tak. Możemy wyrzucić już tą kasetę. I modulację sygnału. To jest wszystko?
Serio? Myślałem, ale to w sumie... A w sumie dobra, to wyrzućmy. I mamy więcej miejsca od razu, no i dobra. No, mam tu jeszcze nóż bojowy i te deski tam z tamtego posterunku, nie wykorzystałem ich. Ale dobra. Co to? William Birkin, skrzynka odbiorcza. Nadawca James Doyle. Temat wstrzymanie badań nad G. Okej. Okay. Przeczytajmy, co on tutaj pisze. Umbrella Corporation podjęła decyzję o wstrzymaniu badań nad wirusem G. Prowadzony w podziemiach laboratorium w Nest. Przerwano finansowanie projektu, ale dyrektor William Birkin został dyrektor William Birkin został usunięty stanowisko. O, pewnie mu się to nie spodobało. Nadawca BE. Temat brak. Dziękuję za wiadomość, doktorze Birkin. Szefostwo wykazało zainteresowanie wspomnianą przez pana ewolucją bronią biologiczną. Ewoluującą bronią biologiczną, przepraszam. Koszty nie grają roli. Nasza firma dysponuje największymi funduszami w USA. Przepraszam na chwilę. Przepraszam widzowie, wróciłem. Ktoś do mnie mój tata dzwonił do mnie na telefonie. Ale utnę wam ten tutaj kawałek, jak tutaj gadałem z nim. No, żeby wam nie przedłużać, ale wracając. Z funduszem USA, dobra, dalej. Nadawca Richard Kessler, temat gratulacje. Z radością przyjąłem informację, że G jest prawie gotowy. Dziwne, że nie zgłosił pan tego do laboratorium w centrali Umbrelli. Ale nie będę drążył tego tematu. Proszę o wysłanie wyników. Proszę się nie martwić, wykonał pan mnóstwo dobrej roboty przy G, ale my zajmiemy się resztą. Nadawca John Doyle, napomnienie. Istnieje podejrzenie, że naruszył pan warunki umowy z Umbrella Corporation. Nie ma wątpliwości, że przejął pan kontrolę nad projektem G i bez upoważnienia kontraktował się z armią USA. Proszę odpowiedzieć na wezwanie komisji śledczej w ciągu 24 godzin. Czyli on zdradził. No dobra. Ale widzowie, jak coś, to to ja wam wytnę ten kawałek tam, gdzie ja tak gadałem, żeby wam no po prostu nie przerywać tam tego ciągu filmu. Ale dobra, chodźmy tutaj nadal. Kolejne niebieskie kwiaty. No rzecz mnie zaraz coś pociula. Pociula mnie coś. Dobra, chodźmy dalej. Tu nic nie ma. Coś tu właściwie jest? No na razie jeszcze nie. No jest to tylko. Dobra, weźmy. Może będę proch szczelniczy znajdę gdzieś. Okej. Okay. No, musimy przejść odkażanie. Okej. Okay. A, dobra, nieważne. Myślałem, że to... Drzwi po drugim końcu korytarza. Dobra, chodźmy. Chodźmy. O kurde. A to co to? Jezu, to są te... To są jakby części... Chyba ciał razem z wirusem G. O, i tu mamy kolejną placówkę. O! Czy ja się zastanawiam, dlaczego mamy tyle prochu strzelniczego tutaj nagle tam nam tak tyle rzucają? Nie wiem. Do shotguna. Cały czas do shotguna dostaję amunicję. Nie do Matyldy. Oj, patrzcie, znowu kolejny proch strzelniczy. Oj, czerwone kwiaty, ale to muszę je schować, bo nie mam zielonych. Razem i te niebieskie, bo nie mam... Bo nie... Jezu, ja mam dwa niebieskie. Bo to uzyskało toksyny z organizmu, no tak, ale... Ja nie mam żadnych toksyn, więc to mi nie przydaje się w ogóle. I to chowam. No, zapiszę sobie gierkę. O, tutaj. I to wszystko, dobra, to musimy tutaj, tutaj był wirus G. Aczej, to już komputer jest. Dziennik badań, o matko, tego nie chcę się jeszcze czytać aż tak. Przelecę tak oczami. Aha, to są przebieganie nad procesem wirusu G. Możecie sobie widzowie to poczytać, ja tego czytać aż tak nie będę jednak. Właścina wirusa T. Aha. Który jest w związku.
No to se jak coś, to se film będziecie pauzować i po prostu sobie czytać, ale ja mam tutaj, muszę wziąć próbkę wirusa. O, ostatnia próbka wirusa G. No, trochę aż za proste. Mam przeczucie, że coś się zaraz teraz stanie. Ciebie za poziomu czwartego. O kurde. Samo zniszczenie? Oj, wrócił stary znajomy. O Jezu, on jest dwa razy większy. Ej, to ten doktor Birkin. O matko, to... Dawaj, spal go. Dalej, strzelaj wszystkim, co masz. Niech zdechnie. Tell me everything, right from the start. Dawaj, gadaj, kobieto. O, flashback. You don't get away that easily. O kurde, miałem rację, wstrzyknął sobie wirusa. O Jezu. What have you done? So you made this monster. We made the G virus, but we never intended this to be the way you want. On żyje. O kurde. Mówiłem, nie stać tak blisko. O Jezu, zmiażdżył ją. Oj. Ciul. O kurde, kolejna łapa. O kurde. No i mamy boss fighta będziemy mieli chyba. No to wiadomo, dlaczego tyle amunicji mam. No i dupa. Dobra. I co ja mam robić? Kurna! Co ja mam robić? Daj mi shotguna! Jezu, co tu mamy? Flash. Masz to! O kurde, czemu będzie tym? Kurde, nie sądziłem, że to zrobi. Jezu, Jezu, coś do leczenia, coś do leczenia. O, Magnum. O i zdechłem, kurna. Ja pierdyle. Dobra. Dobra, kontynuuj od najnowszego zapisu gry. Kurde, no bo... Nie sądziłem, że ja oberwę. Dobra, skipnę tą cutscenkę, jak się będzie można. Dobra, pomiń. Dobra, i zaczynamy. No, co śmieciu? Unik. Dobra, ucieczka mu... Ja mu... Nie wiem, co ja mam robić kompletnie. Ja szukam czegoś, co go zabije. Spray leczniczy, o Boże. Uratowany dupa mam. Ruch, 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 ruch. Dobra. Trochę dostaw ciry. Muszę te oczy mu strzelać. Jest! Strzeliłem mu w oko na plecach.
To jeszcze nie koniec, gdzie ty masz oko? Nie mów, że tu na piersi masz. Dobra, dawaj je. Jezu, i ty masz tych oczy tam. Dobra. Tutaj musimy... Oj, się wkurzył. Biorę amunicję do pistoletu Matyldy. Całą, jaką mam. O, kurna! Wkurzył się. Jeszcze więcej amunicji potrzebuję. Dobra, magnum. Jezu, się zesrałem zaraz. Kurde! Sieknął mnie. Nic nie widzę. Spray leczniczy. Dobra, ładuj. Cholera. On będzie skakał. Jest. Kurde, szkoda, że spudłowałem tamtymi strzałami. O Jezu! O matku, się uchroniłem jakoś. Unik! Trochę niebezpiecznie tak podejść blisko do niego, na tyły. O Jezu! O Jezu, tymi łapami machasz! Dobra, oko ci rozpierdzieliłem kolejne. Jest, kolejne tutaj. Ej. No i shotgunem full auto. Dobra, chyba to jeszcze... To chyba jeszcze nie koniec z nim. Ładuj strzelbę. Odnowiły mu się oka. Oczy. Przejdźcie, tu coś jest. Połącz flashbang. O kurde, masz tam granat. Dobra. O Jezu. Masz to! Dobra, musimy uciec. Czekajcie, bo tutaj coś jeszcze widziałem, jakąś rzecz. Albo i nie. To nieważne. O kurde! Zbyt blisko! Kurde, dostałem. O Jezu, muszę się kryć. No co to za szarża w moim kierunku? Dobra, chwila. Wpadł w szał. Dobra. Jezu, nie mogę celować. Kurde! Nie, no to jest żart. Ej, co to jest? Co to ma znaczyć? Dobra, wiesz co? Miej to. Kurna! Nie! No kurwa, wy żartujecie chyba! Że to mnie drugi raz zajebało! No kurna! Drugi raz to mnie zajebało, już byłem blisko! Dobra widzowie, wiecie co? Ja zrobię tu wam cięcie po prostu, jak... Ja zrobię wam cięcie do momentu, kiedy będę go już bliski pokonanie, okej? Okay? Bo to nie ma sensu, żebym tak się, mam tyle razy robił walkę z tym samym potworem. Więc widzimy się widzowie po cięciu. Witam widzowie was po cięciu. I jak widzicie, rozpierdzieliłem go. Wraca do normy. Uciekamy. Matylda. Teraz się wkurzył. Dobra. Teraz mamy ma tylko na sercu. Mamy jeszcze granaty? O kurde, wiem co robi. Chować się. Czej. I co my tu mamy jeszcze? Miotacza ognia tu jest jeszcze. Bo nie wiem po co nam do miotacza ognia, jak ten miotacz ognia nic mu nie robi. Ale. Kurde, to trochę kiepsko zrobiliśmy. O Jezu. Odwrót. Masz to! I jeszcze to!
Jezu, shotgun. No zdechniesz w końcu. O matko, ale fart. Ładuj. Jezu. O kurde, znowu tym będzie rzucać. Flash, 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 flash. O kurde, znowu tym będzie rzucać. Uszołomiłem go. No jest! Zdech! Zdech, gnój! Zdychaj! Zdychaj, gnoju! O, o! Jest! Jest! Rozjebany! Zneutralizowany. Ej, widzowie, wybaczcie, ale musiałem zrobić tą scenę. Trochę się męczyłem z nim przez chwilę, ale pozbierajmy to, co zostało, ta amunicja i w ogóle, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Czekajcie, to chyba po drugiej stronie teraz będzie. Ja nie używałem miotacza ognia kompletnie na niego. O. A to możemy załadować? U, 400 to z max paliwa, super. Przy okazji były dwa, przy okazji znalazłem dwa naboje do Magnuma, które użyłem. Jezu, ten Magnum tak mi uratował sytuację w tym wypadku, że bez tego to bym miał problem trochę, by go zabić. Ale powiem serio, dwa naboje, centralnie dwa naboje do Magnuma znalazłem i dwa naboje uratowały mi tak sytuację. Dobra, wyposażę sobie granat, teraz w granaty. I użyłem wszystkich prawie moich granatów i flashbanków. I powiem tak, Jezu, naprawdę emocje były. Ale jedźmy stąd już, bo chyba to wszystko, tak? Tak, to wszystko, to jedźmy windą towarową. O, jest ona tutaj. Oj, żyjesz? Oj, chyba wygląda to źle bardzo. Ona nie pracuje pewnie. Właśnie, tak chciałem powiedzieć, ona nie pracuje dla FBI, to jest najemnik. No w sumie, Umbrella robiła... Ojej. Oj, umarła. O, coś tam się nastrapi. Ale faktycznie, no. Ale faktycznie, jak trafi w niepowołane ręce ten wirus, wyrządzi jeszcze większe szkody niż sama Umbrella. Ale chodźmy. Co? To procedura samozniszczenia? Wiecie, widzowie, co? To chyba w tym odcinku zrobimy całą grę, chyba. Tak mi się zdaje. Dobra, widzowie. Albo nie, wiem, wiecie co? Zrobimy to tak. Bo nie chcę, bo skoro tu już zbliżamy się do końca gry. No bo teraz mamy alarm, że mamy samozniszczenie teraz nastąpi. I, ale wiecie co? To chyba w następnym odcinku będzie naszym ostatnim odcinkiem, tak mi się zdaje, że następny odcinek będzie ostatnim odcinkiem z serii Resident Evil ze scenariusza Leona S. Kennedy'ego. Następny scenariusz będzie od Clary tam Redfield. No, ale dobra. Ja wam na ten moment dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w następnym, ostatnim odcinku z scenariusza Leona. Więc do następnego razu, cześć!